Wszyscy jesteśmy źli, nie zgadzamy się z decyzją Flashpointa, nie zgadzamy się z działaniami Ninjas in Pyjamas, to jest jasne, ale wiecie, dzisiaj idziemy na wojnę jako kibice, a nie jako hejterzy, nie? Zapraszam was na stronkę CSGO Roll, użyj kodu POLSKI, aby dostać 3 darmowe skrzynki, link do strony w opisie, polecam! Headshot, no i Hampus dwukrotnie, oj, bolesne strzały, Kay od respa, błagam, Kay, traf! Pokaż trochę magii, Snacks jeszcze próbuje, Snacks z jednym headshotem, no proszę! Odzyskujemy teraz nadzieję, walczy killer, chociaż ten obity bardzo mocno! No i tracimy Kay'a, chociaż Snacks po raz kolejny trafia w głowę, Snacks to klika, teraz Snacks się obudził, on leci po więcej! Snacks, kończ to Janusz! Ten jeszcze walczy, killer obok niego, tylko ZTR przeładowuje broń, w tym momencie Snacks na skrzynki, Snacks chyba wie o nim ZTR, ale Snacks, Bóg! Snacks to teraz rozdał! To jest nieprawdopodobne, Janusz Zejsem w takiej rundzie, w takim meczu! Kocham cię, Janusz! Za to, co teraz zrobiłeś, to jest coś pięknego! Takiego Snacksa chcemy oglądać zawsze! Ależ on to zrobił! Więc jak zobaczyłem, słuchajcie, na Twitterze dymy i zobaczyłem, co się dzieje i zobaczyłem oświadczenie, które się zmieniło zresztą, że Ninjas in Pyjamas wymusza właściwie tę powtórkę, no to był obłęd. To był, słuchajcie, obłęd. Co się w ogóle wydarzyło w meczu? Otóż w piątek o godzinie 18 zaczynało się spotkanie Anonimu kontra Ninjas in Pyjamas, no nie? I tutaj w ogóle cała otoczka tego wszystkiego, prawda? My jesteśmy bez nadziei od kilku dobrych lat w Counter-Strike'u. Counter-Strike w Polsce upadł. Niestety. Po Virtus Pro został tylko cień, a i ten cień zniknął bardzo szybko, niestety, i nie mieliśmy żadnych perspektyw. Byliśmy w dupie. Tak to wyglądało, słuchajcie, i takie pojedyncze, nawet małe sukcesy pokazywały niejednokrotnie, jak bardzo polska scena Counter-Strike'a, jak bardzo polska scena e-sportowa potrzebuje jakichś sukcesów. Pragniemy znowu spotykać się razem na Twitchu u znajomych, nie wiem, nawet w pubach gamingowych, żeby sobie oglądać mecze Polaków w dużych turniejach i kibicować, prawda? Bardzo nam tego brakowało wszystkim i tak jak mówię, no pokazywało to mecze, nie wiem, nawet takie mecze Izakobors, które awansowało do SEA Premier z SEA Advanced, to by pokazywało już oglądalnościowo, jakie były wyniki na takich spotkaniach, prawda? I tak dalej, więc jakby polska scena potrzebowała sukcesu. I teraz tak, Anonimo, nowy projekt Snacksa, prawda, który został skreślony przez wielu, nagle się okazuje, że z Killerem Kayem, z Myniem, co było czasem zdziwieniem dla wielu osób, i oczywiście z Innocentem, tworzą drużynę, która ma iść na podbój Europy. Początki bywały różne, ale nagle kwalifikacje do Flashpointa, prawda, i nam się udaje dostać. I te mecze w kwalifikacjach do Flashpointa, słuchajcie, oglądało po 20-30 tysięcy ludzi, prawda, ten mecz na Complexity, mecz na Sprout, mecz na Double Pony, no było widać, że no mimo, że to były tylko kwalifikacje do turnieju, zamknięte kwalifikacje, to widać było, jak dużo ludzi już chce się wspierać, jak dużo ludzi chce tego sukcesu, jak bardzo nam zależy na tym, żebyśmy mieli znowu taką drużynę grającą na turnieju Tier 1. Brakowało nam tego bardzo, potrzebowaliśmy tego bardzo. No i właśnie, udało się zakwalifikować, duży sukces na pewno. Problem polega na tym, że dostajemy przeciwnika w postaci Ninjas in Pyjamas z Device'em w składzie. Najbardziej utytułowanego gracza CSGO na świecie. Tymczasem res w konektorze, wrzucony palak. No, te skany niestety niecelne, Plopski podchodzi, Kay celowany, no i to Kay z fragiem, chociaż res. On też zdążył trafić, Kay coraz bliżej, chowa się Hampus, poleciał Flash. Oj, tu zobaczył Hejb rywala, no i teraz przed szansą on, chociaż Killer z odpowiedzią i mamy 3-3. Proszę bardzo, szybkie wejście na bombset i tu już plantowana bomba, pilnuje Mynio, żeby nikt z kuchni się nie przedostał na plecy i jeszcze mamy Innocenta, on będzie starał się wyjść na plecy, Flash poleciał w dobrym momencie, Killer będzie mógł wychylać, co? Rest na Flashu, na pełnym Flashu zdołał pokonać rywala, musi spieszyć się Innocent, bo tutaj będzie bardzo, bardzo groźnie, Mynio wciąż celowany, on czeka na błąd rywala i jest frag dla Mynia, teraz Innocent z jednym, no i tu jeszcze Rez, on ostatni przy życiu, mało HP na koncie, tylko 14 punktów życia, Innocent gra na czas i jeszcze dorzucony Flash, żeby mógł wychylić Mynio i to właśnie Mynio. Innocent nam to wszystko ratuje. Pięknie napisała Ola na Twitterze, dziewczyna Innocenta, że będzie to spotkanie oglądała jej mama, także pani Szymanowska, jakiego sobie pani córka cudownego kawalera wybrała, naprawdę fantastycznego. Wspaniały to jest gracz Counter-Strike'a, gratulacje. Wychodził na plecy, tymczasem Hampus ten już w bombsite, nie widzi go Innocent, szuka tego headshota Hampus. O, Hampus, oj, chyba na losie 40, takie mam wrażenie, a tu niespodzianka, bo Killer siedział w besie. Czasem zobaczmy, wyjście Plopskiego, ale Snacks już tutaj jest, Snacks co teraz strzela, co teraz trafia, jeszcze raz w oknie, ale wiedzą o nim zawodnicy Anonimo, raz bez żadnych szans, już tylko Hampus przeżycie, ostatni żywy, ten chyba nie usłyszał, że
mają mieć ustawkę w oknie, ten od galerii zostaje tu sam, na razie bawi się z Klarem, ale nie było tutaj Leco Granty i dopiero teraz od Respa się pojawiają zawodnicy Ninja Steam Pyjamas i teraz może być problem, bo właśnie, wiedzą gracze nie po co się dzieje, teraz strzały Reza, na szczęście niecelne, Innocent to wykorzystuje, ale tam w bombsite wciąż się czai jeden zawodnik, tu był Plopski, ale Innocent, jak teraz się odwinął, dwa trafienia Innocenta, tam jeszcze był ZTR, który wcześniej baitował, próbuje trafić, ale K perfekcyjnie, killer kończy, 6-4 dla Anonimo, widać okrzyki, nice, Innocent zdaje się, krzyknął do swoich kolegów, uśmiech na twarzy Mynia, to wszystko nas z pewnością buduje przed kolejnymi rundami. Ależ spotkanie, mam naprawdę ciarki na plecach. Tak to wygląda znacznie, znacznie lepiej. Device 1.10. Milion euro. Tak się mówi w kuluarach. 1.10. No nieźle. Ciekawe, co teraz CEO Nipo sobie myśli. A mógłbym wydać 2500 zł za Pawła Saja Pawełczaka i pewnie zagrałby lepiej. Ale cóż, wracamy do starcia. Zawsze mi się wydawało, że top 1 na mirażu w Polsce to Pago. Ale myślę, że Pago Base'a na Ninja Steam Pyjamas nie ustrzelił. Max 4 fragi bym mu dał. A Mynio? Łatwiutko. 5 eliminacji. Także sorry Pago. Mynio lepszy. A ty... Reakcyjny CS. Nam idzie skrót, od razu zajęcie pozycji przez Popskiego, no i Snack to musi zginąć, bo nie spodziewa się rywala tak... Co? Snach, co teraz trafił, no i zastanowił się w tym momencie ZTL, czy aby na pewno chce atakować. 4-3, Mynio ze snajperką, ale to wejście już w toku, już za chwilę mogą terroryści atakować, rzucony smoke, ale mogą terroryści przez niego wyjść i to się właśnie dzieje. Frag dla Plopskiego tu jest, na blisko K, Plopski wychodzi na blisko, ale K z jednym fragiem, mocno bity jest rywal, jeszcze device, ale nic z tego, K za mocny, Plopski zostaje sam, świetnie rzucony flash przez Snaxa i K to wszystko kończy. Hat-trick dla K'a, mamy 14-15. O mój Boże, co tu się dzieje w tym spotkaniu? Coś nieprawdopodobnego. Przy konektorze terroryści wchodzą, ale tutaj właśnie czeka K. Smog za chwilę jednak zejdzie i to będzie problem, chociaż K, jeden frag zdobyty. Hampus z odpowiedzią Mynio od respa defensywnie. On tylko czeka. Hampus podchodzi na blisko, no i teraz niebezpiecznie. Obity mocno Mynio. 3-3, bo Snack zginie. Mynio dostanie tutaj palakiem, musi wycofać Mynio. Czeka Hampus na ratujących zawodników antyterrorystów. Oj, będzie bardzo ciężko. Musimy tu ratować od respa. Spalił się Mynio niestety. I teraz wszystko w rękach Killara i Innocenta. Plopski pod balkonem, ale tracimy Killara. No i tylko Innocent przeżyci, ostatni żywy. Maneida, ale trzech zawodników przed nim. To będzie trudna runda. Jeszcze Hampus na plecach. To naprawdę nie będzie łatwo. Podchodzi na blisko Innocent, ale na plecach Hampus. I to jest koniec. 14-16. No brawo. Brawo Ninja Steam Pyjamas. Naprawdę świetne zwycięstwo. Może dobrze, że wygrali to teraz, bo jakby była miała być kolejna powtórka, to bym tego chyba psychicznie nie wytrzymał. A tu widzę, że... Tu, dawajcie w tym miejscu. Jak to tu przylecił gdzieś? No tu, i tu zróbcie, tu. Bo on szyka nie przebiegł, blisko rampy jeden. To odpuści tu przyleć. Pa, leci, leci. Cię? Analiza, kurwa. Sam jesteś myślny. Absolutnie smakuje. No. Kurwa, ty chuj. Czwórka na zakręcie wieże zrobili. Gdzie zrobili wieże? Na zakręcie. Holanda. Yeah. Co jest? Dzięki serdeczne. I co się okazuje, moi drodzy? Dragon, dzięki też wielkie za suba. Kurczę, pieniążka na 77 miesięcy. I co się okazuje? Czekaliśmy na to tyle lat, tak naprawdę. Zawodnicy nieśli ciężar przez tyle lat. Mamy w końcu to. Wygrywamy z faworytem. Wygrywamy z wielką marką, prawda? Naszym polskim Anonimo. I nagle, po raz pierwszy w historii Counter-Strike'a słyszymy, że mamy powtórzyć mecz. Kurczę, szpineczka Mati. Dziękuję bardzo. Dramat. Koszmar, to jakiś w ogóle zły sen. Tak to wygląda, słuchajcie. Baba. Na rotacji, nie? No może będę obok ciebie, no. Grab defa pierwszej, bo do ich puszczę. Spoko. Będziemy lepiej. Ja na znak idę. Wyjechał jeden. A nie wygląda. Bali za 6, ty. O rany. Mi tak cholernie przykro,
potem to się wydarzyło. Najlepsze jest to, że na tego losa, słuchajcie, najbardziej narzekał Device. A Device na losie grał dwa razy lepiej niż dzisiaj bez losa. Ja myślę, że Device teraz powinien napisać na Twitterze, żeby jednak anulować tę powtórkę i żeby jednak tam ten pierwszy mecz się liczył, wam powiem. Bo Device indywidualnie rating 0,55. No ale cóż. Sam grasz. Ej, był, przeszedł? Jakie okno?